Temat, który teraz omówimy, poruszymy, będą to wybrane nowości, które pojawiły się w inwentorze wersji 2021. Standardowo chciałbym Państwu przypomnieć, że w inwentorze mamy dostęp do portalu o nazwie Idea Station. W karcie narzędzia możemy znaleźć bezpośrednie przekierowanie do tego portalu i w tym właśnie miejscu możecie Państwo zgłaszać swoje pomysły na usprawnienia, które mogą się pojawić w najnowszych wersjach. Jeżeli Wasz pomysł zdobędzie odpowiednią ilość polubień, czy odpowiednio dużą ilość polubień, taka nowość, jeżeli czy taka funkcjonalność będzie wprowadzona do inwentora, jeżeli oczywiście pod kątem programistów będzie ona jak najbardziej przetestowana, czy będzie możliwa do wprowadzenia. Więc zachęcam Państwa do odwiedzenia tego portalu i przejrzenia, co w trawie piszczy, ponieważ także możemy na podstawie wpisów, które tam się pojawiają, wywnioskować, co może pojawić się w wersjach najnowszych. Ale teraz już do rzeczy. Co nowego w inwentorze 2021? Tak naprawdę pierwszą nowość już Państwo pewnie zdążyliście zauważyć. Jest to nic innego jak ciemny schemat kolorystyczny samej aplikacji. Jest to moim zdaniem naprawdę dobra rzecz, ponieważ dla osób, które spędzają dużo czasu przed ekranem komputera, ciemny schemat kolorystyczny jest to nic innego jak ulga dla oczu. Więc mamy tutaj możliwość ustawienia ciemnego schematu kolorystycznego. Ustawienie to może być włączone z poziomu narzędzia opcji aplikacji, zakładka kolory. Możemy sobie tutaj ustawić ciemny schemat kolorystyczny. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, że ten ciemny schemat kolorystyczny jest na fazie rozwoju, więc nie wszystkie jeszcze okna, które są w inwentorze, będą ten ciemny schemat kolorystyczny miały dostępny. Jak Państwo widzicie, po lewej stronie drzewko modelu jak najbardziej jest i karta narzędzi na górze też, ale już na przykład panele choćby nawet iLogic takowego schematu kolorystycznego ciemnego jeszcze nie mają. Oczywiście jest to tylko kwestia czasu, gdzie zostaną po prostu wprowadzone te schematy kolorystyczne ciemne dla wszystkich pozostałych okien, które gdzieś tam w inwentorze się pojawiają. Ale oczywiście same te już panele, które mają wprowadzony ciemny schemat, już jest to duża ulga dla oczu i rzeczywiście fajnie można sobie na tym pracować. Kolejną nowością, o której warto wspomnieć, są, może zacznę od właśnie nowości z zakresu sekcji takich nowości konfiguracyjnych, czyli kolejną nowością, którą możemy zobaczyć, jest przebudowane okno zapisu. Tak, tutaj możemy decydować w tym miejscu, które pliki będą monitorowały, które będą wyświetlane podczas zapisywania naszego dokumentu. Pewnie niejednokrotnie Państwo spotkaliście się z tym, że jak dajecie tą czarną dyskietkę zapisz, to jest cała lista plików, które wymagają w jakiś sposób zapisu. Czy to wynika ten zapis z konieczności przeprowadzenia upgrade'u pliku do nowszej wersji, czy też jego w jakiś tam sposób zapisania, ponieważ pojawiły się w nich zmiany, czy też aktualizacja właściwości musi być przeprowadzona. Tutaj mogę zdecydować, dla jakich plików mogę wybrać domyślną konfigurację dla poszczególnych, że tak powiem, czynności. Kolejną kwestią, którą także możemy tutaj zaobserwować, która się pojawiła w wersji 2021, jest w sekcji File.
jest tutaj narzędzie do generowania nazewnictwa poszczególnych elementów z sekcji, czy to generatora RAM, czy też generatora połączeń rurowych, czy też ewentualnie funkcja nazewnictwa plików, które poddawane są funkcji odbicia lustrzanego lub też funkcji kopiowania. Zostały tutaj rozbudowane te narzędzia. Możemy zdecydować, w jaki sposób poszczególne elementy będą nazywane, czyli na przykład dla ramy, jak będzie nazywany zespół ramy, jak będzie nazywany domyślny szkic prowadzący, jak będą nazywane elementy kształtowników, które zostały do takiej konstrukcji ramowej wprowadzone. Oczywiście są tutaj rozbudowane konfiguratory, dzięki którym w szybki sposób mogę zadeklarować własny schemat nazewnictwa, który funkcjonuje, czy będzie funkcjonował w obrębie przedsiębiorstwa, w którym Państwo pracujecie. Jest to bardzo wygodne i myślę, że warto się z tą funkcjonalnością zapoznać. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to już teraz może przejdziemy sobie do nowości, które pojawiły się w samych narzędziach funkcjonalnych. Może otwórzmy jakiś przykładowy element, aby zobaczyć jeszcze, co w tych narzędziach funkcjonalnych się pojawiło nowego. Okay. Z takich nowości, które pojawiły się z samych narzędzi funkcjonalnych, o których warto wspomnieć, to przede wszystkim możliwość generowania opisu powierzchni, gdzie do tego opisu są automatycznie przechwytywane właściwości iProperties tego elementu. Wejdźmy może w iProperties tej części. Zobaczmy, może pole autor zmienimy. Chciałbym, żeby przy tej części, jeżeli wstawię właśnie pole tekstowe do wybranej powierzchni, żeby w sposób automatyczny zostało przechwycone iProperties tego modelu. Tutaj mamy możliwość wyboru, jakie właściwości mają zostać przejęte. To może mamy sobie iProperties model tu w tym miejscu i chciałbym przejąć pole o nazwie autor, właściwość o nazwie autor, takową wpisuję i mamy jak najbardziej tutaj już taką właściwość zadeklarowaną. Oczywiście zmiana tej właściwości spowoduje aktualizację tych elementów. To taka drobna nowość, ale jeżeli ktoś korzysta z właśnie sekcji Annotate, opisów 3D, myślę, że jest to ciekawe rozszerzenie, które na pewno pozwoli wyłowić większą ilość informacji, czy pokazać większą ilość informacji bezpośrednio na modelu. Mamy możliwość wstawiania tych właściwości standardowych z modelu, tych z kart iProperties i mamy możliwość także wstawiania właściwości z sekcji fizyczne. No, jedyne, czego ewentualnie by mi tu brakowało, to jeszcze możliwość wstawiania właściwości z sekcji niestandardowe. Ale akurat dobry pomysł na zgłoszenie na Idea Station, aby to narzędzie zostało w jakiś sposób rozbudowane. Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć, są zmiany w generatorze połączeń śrubowych, czyli w design akceleratorach ogólnie rzecz biorąc, ponieważ te funkcjonalności systematycznie były wprowadzane w poszczególnych narzędziach dostępnych z design akceleratorów i w wersji 2021 funkcjonalność wstawiania połączeń śrubowych z pominięciem struktury jest właśnie dostępna przy tym narzędziu. Podczas wstawiania czy generowania połączenia śrubowego oczywiście wybieramy sposób umieszczenia, może przy otworze, metodę przy otworze zastosuję.
Wybieramy miejsce umieszczenia. Umieścimy nasze elementy w szyku. I oczywiście przy wyborze elementów wskażmy jakieś elementy złączne. No to przykładowe. Mam możliwość tutaj w prawym górnym rogu włączenie lub też wyłączenie struktury. O co chodzi? Chodzi o to, że do tej pory zawsze przy wstawianiu elementów z design akceleratora tworzone było złożenie, a dopiero w tym złożeniu były umieszczone elementy złączne, czyli śruba, podkładka, podkładka, nakrętka. Teraz mam możliwość decyzji o tym, czy ta struktura ma być zadeklarowana, czy też części mają być po prostu wrzucone jako poszczególne elementy, jako pojedyncze elementy. Widzimy, że jeżeli funkcjonalność struktury jest wyłączona, wtedy bezpośrednio do złożenia zostają umieszczone elementy złączne. Warto zwrócić uwagę tutaj na śrubę prowadzącą. Śruba prowadząca ma inną troszkę ikonę, aniżeli pozostałe elementy pobrane z bibliotek Content Center. Dzięki temu jestem w stanie szybko zobaczyć, który element tak naprawdę jest tym elementem prowadzącym i klikając na niego prawym przyciskiem myszy jestem w stanie wejść do edycji tego połączenia śrubowego i wprowadzić ewentualne zmiany, jeżeli takowe będą potrzebne. To też taka drobna rzecz, ale w rzeczywistości użytkownicy zgłaszali potrzebę taką, żeby te elementy nie były budowane na zasadzie struktury złożenia. Funkcjonalność ta pojawiała się już praktycznie w większości narzędzi z sekcji Design Accelerator. Pojawiła się w generatorze wału, w generatorze przekładni, z tego co pamiętam, generatorze pasów i chyba generatorze sprężyn. Więc docelowo przypuszczać możemy, że wszystkie te elementy z czasem będą miały tą funkcjonalność czy możliwość wykluczenia struktury. Kolejną nowością, o której możemy sobie powiedzieć, to może parę kwestii dotyczących konstrukcji blachowych. A tutaj akurat w dolnej części tej przyczepy, tego zarysu przyczepy, mam elementy typu konstrukcja blachowa, więc może wejdźmy sobie w edycję jednej z tych blach. No i chcielibyśmy tutaj wprowadzić pewne modyfikacje. Może zacznijmy od funkcji kołnierz. Funkcję kołnierz, wykonamy sobie kołnierz z tej krawędzi i nowością, która się tutaj pojawiła, jest to nowość, która jest w funkcji offset, czyli odsunięcie. Nie chcę, aby kołnierz był na całej długości krawędzi, chcę, aby on był odsunięty na pewną odległość. Do tej pory trzeba było ręcznie wpisywać wartość tego odsunięcia. Na chwilę obecną możecie Państwo skorzystać z funkcjonalności wskazywania geometrii, między którą dany kołnierz ma powstać, czyli odsunięcie jest automatycznie generowane między tymi elementami konstrukcyjnymi, które tutaj Państwo wskażecie. Może zmienimy troszkę kąt tego kołnierza. No, on może być na taką długość 25 mm. I jeszcze kolejną rzeczą, która jest bardzo fajna moim zdaniem, jest to funkcjonalność, która daje możliwość tworzenia kołnierza. Może zróbmy jeszcze jeden kołnierz, tym razem z tej krawędzi, poprzez podanie referencji. Chodzi o to, że nie chcę mierzyć, czy
musiałbym wykonać dość długi pomiar, czy dość długi, może skomplikowane pomiary musiałbym wykonać, aby uzyskać odpowiednie położenie kołnierza. Teraz mogę wykorzystać funkcję referencji, czyli jeżeli mam zbudowane elementy konstrukcyjne, to mogę wskazać je jako elementy referencyjne do położenia mojego kołnierza. Tak? I w taki oto sposób mogę zadeklarować, jak ten kołnierz ma być odsunięty. Tak, chciałem go ustawić, aby ten kołnierz był może troszkę inaczej, jeszcze to zmodyfikujemy. Chciałbym, żeby ten kołnierz po prostu wychodził ponad ten element konstrukcji blachowej, który jest teraz, jako, nie, jest teraz przygaszony, więc zbuduję sobie płaszczyznę konstrukcyjną na bazie tego elementu. Może nawet ją troszkę odsunę na 2 mm i wykonam jeszcze raz narzędzie kołnierz z tej krawędzi i jako element referencyjny podam tą powierzchnię w taki sposób. Okay? Jeszcze oczywiście sposób ulokowania tego kołnierza, jego długość, damy troszkę większe, 35 mm. I w taki sposób, w szybki sposób, bez konieczności wykonywania jakichś tam dodatkowych pomiarów, jestem w stanie ten kołnierz tutaj sobie umieścić. No, akurat tutaj jakaś tam kolizja powstała, ale działa to dokładnie w taki sposób, że łatwo, szybko jestem w stanie złapać wymiar czy odniesienie do elementów otaczających. Bardzo przydatna funkcja. Myślę, że daje możliwość zaoszczędzenia sporej, daje możliwość zaoszczędzenia sporej ilości czasu. Ok, jeżeli jesteśmy może przy tym kołnierzu, otwórzmy go, zrobimy sobie może z tego kołnierza, wygenerujemy płaski wzór, zrobimy z niego może dokumentację płaską. Bo na dokumentacji płaskiej też pojawiło się parę rzeczy, o których warto wspomnieć przy nowościach. Ok, może stwórzmy sobie rzut z modelu rozwiniętego. Stwórzmy sobie także może jeszcze rzut z modelu zwiniętego. Rozsuniemy sobie troszkę te rzuty. Albo może jeszcze dodamy inne części. Może dodamy też z tego zrobimy dokumentację. Może to będzie lepszy przykład. Okay. Pierwszą z nowości, która pojawiła się, jest możliwość, czy mamy dostęp teraz do ikony, która w sposób automatyczny generuje linie środkowe. Wybierzmy narzędzie generowania linii środkowych dla otworu i generowanie dla otworów zaokrągleń brył obrotowych noszy. Okay. W taki sposób, w sposób automatyczny, szybki możemy zadeklarować linie środkowe. Wcześniej ta funkcjonalność była dostępna spod prawego przycisku myszy, teraz jest dostępna tutaj bezpośrednio w panelu. Drugą kwestią, która jest tu wprowadzona, jest możliwość nazywania geometrii bezpośrednio z dokumentacji płaskiej. Jeżeli korzystam z iLogica, to zaznaczając w tym miejscu czy na dokumentacji płaskiej wybraną krawędź, pojawia się nowy panel iLogic z funkcjonalnością przechwycenia stanu bieżącego. W tym momencie następuje automatyczne nazywanie tego obiektu i można wykorzystać ten fragment kodu przy
programowaniu czy przy automatyzacji przy użyciu kodu iLogic. Nazwanie powiedzmy tej powierzchni, ona w tym przypadku przybrała nazwę Phase 0, następuje w samym modelu tej części. Tak? Czyli można oczywiście tutaj dołożyć kolejną geometrię i ta lista się powiększa, dzięki czemu bezpośrednio z samego już rzutu jestem w stanie nazwać odpowiednią geometrię w moim modelu, a co za tym idzie później wykorzystać tą nazwaną geometrię przy programowaniu swoich elementów przy użyciu kodu iLogic. Więc to myślę taka dość ciekawa funkcjonalność, zwłaszcza dla osób, które pracują z iLogiciem, które wykorzystują go. Tutaj widzimy, że te krawędzie, które zostały, czy ściany, które zostały zaznaczone na dokumentacji płaskiej w sposób automatyczny, zostały także nazwane w modelu, dzięki czemu mogę choćby nawet automatyzować proces wymiarowania teraz, deklarując, między jakimi elementami ma taki wymiar powstać. Więc to też taka fajna funkcjonalność, która w rzeczywistości mocno oszczędzi nam czas podczas pisania kodów iLogic. Dobrze, może teraz jeszcze dwa słowa sobie powiemy o generatorze RAM, bo tam też pojawiły się pewne zmiany. Będziemy chcieli może tutaj umieścić kilka RAM, czyli wstawmy sobie może jakąś przykładową ramę. Pierwszą zmianą, która już jest widoczna na samym początku, jest to graficzna interpretacja kategorii kształtowników, tak? Czyli jeżeli na przykład chciałbym tutaj, powiedzmy tak, wybrać jakiś może dwuteownik umieścić, to proszę zobaczyć, też od razu widzimy drugą nowość, która się pojawiła, taki zielony zarys tego kształtownika podąża mi za kursorem, za linią. Po co to jest? No bo często się zdarza, że w zależności od której strony linii wskaże mój element, no akurat w tym przypadku on jest za środek przechwytywany, to sposób umieszczenia jego może być różny. Inny sposób umieszczenia może być, jeżeli pokazuje początkową część linii, inny sposób umieszczenia, tak jakby odbicie lustrzane, może być, jeżeli pokazuje drugi koniec linii. Oczywiście w tym przypadku, z racji tego, że jest za środek złapany, to tego nie zauważymy, ale właśnie ta graficzna interpretacja orientacji tego kształtownika ma nam pomóc, ma zaoszczędzić czas przy ewentualnej późniejszej redefinicji położenia takiej belki. Okej, umieśćmy sobie może taki dwuteownik, bo akurat tu chciałbym Państwu pokazać jedną kwestię. Oczywiście to już nowości ze wcześniejszych wersji, czyli możliwość szybkiego obracania i manipulowania kształtownikiem poprzez uchwyty, czy też możliwość zmiany jego orientacji poprzez, czy jego sposobu zaczepienia poprzez wybór tutaj tych kulek, które są tak naprawdę miejscami, za które będzie kształtownik zaczepiany. Ok, połóżmy sobie może jeszcze tutaj nasze elementy. Okay. Może zmienię troszkę rozmiar, żeby on akurat z tej rodziny już mniejszego nie jestem w stanie wybrać. Mogę ewentualnie spróbować z innej rodziny, właśnie dzięki tutaj temu filtrowaniu po kategorii szybko jestem w stanie wybrać, czy zlokalizować, czy może jakiś troszkę mniejszy uda mi się znaleźć. No, akurat może mniejszego nie znajdę. No, chyba nie znajdę mniejszego. To prawdopodobnie gdzieś może będzie, ale jeszcze tu sprawdzimy. 80. Dobrze, może zostać 80. Jest to tylko i wyłącznie przykład, więc zaakceptujmy, albo jeszcze może nim zaakceptujemy,
to tak naprawdę pojawiły się tutaj dodatkowe jeszcze narzędzia zoomowania. Dzięki tym narzędziom jestem w stanie zoomować bezpośrednio do prostopadłej płaszczyzny podglądu na mój wstawiony kształtownik. Dzięki czemu jestem w stanie szybko sprawdzić, czy jego sposób umieszczenia jest na pewno prawidłowy. Często, jeżeli mam widok ustawiony jako widok izometryczny, czasami ciężko jest zorientować się tak naprawdę, który punkt jest tym punktem prowadzącym, czy to na pewno jest ten, który bym chciał, a dzięki tej funkcjonalności program automatycznie ustawia mi od razu kształtownik prostopadle do mojego wzroku, dzięki czemu jestem w stanie szybko teraz zmienić jego orientację czy punkt zaczepienia w taki sposób, jaki na pewno chcę, aby był zaczepiony. Więc to też taka nowość, która się tutaj pojawiała. Oczywiście jest znak powrotu, znak powiększenia do manipulatora, no ale zostawmy to dokładnie w taki sposób, jak jest to zadeklarowane teraz. I kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest narzędzie do przycinania tych profili. Ewentualnie, może teraz tak zrobię, to przycinanie właśnie. To narzędzie przycinanie pojawiła się nowa funkcjonalność, może pierwsza funkcjonalność tak naprawdę już jest tutaj do zaobserwowania, czyli zauważcie Państwo, że coraz więcej narzędzi, które pojawiły się w inwentorze, są zorganizowane właśnie w taki sposób panelowy. Znaczy to, że mam tutaj możliwość deklarowania swoich, nazwijmy to, szablonów, które często wykorzystuję, i także w wersji 2021 takie panele są dostępne w wielu innych narzędziach, czyli choćby nawet w narzędziu, może wrócimy tylko chwileczkę do narzędzi modelowania. Są właśnie takie panele dostępne choćby przy narzędziu podział, przy narzędziu gięcie. Mamy też taki tryb panelowy dostępny przy narzędziu gięcie oraz przy narzędziu zwoje, choćby nawet, albo także przy narzędziu pogrubienie. No i oczywiście we wcześniejszych wersjach takie panelowe okna dla narzędzi były wprowadzone dla tych narzędzi podstawowych, czyli wyciągnięcie, obrót, przeciągnięcie. I myślę, że jest to wygodne pracować w ten sposób panelowy, zwłaszcza, że ten panel można sobie oczywiście wciągnąć gdzieś do, choćby nawet do swojej zakładki, i on tutaj już zawsze będzie dostępny. Myślę, ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które lubią mieć dostęp do tych wszystkich narzędzi, tutaj mieć je pod ręką, widzieć je. Ale wracając teraz do naszej konstrukcji ramowej, skończyłem na narzędziu przycięcia profili, tak? Nowość, która się pojawiła, jest to funkcjonalność, która pozwala zadeklarować wam swój, nazwijmy to, nietypowy, customowy profil przycięcia, tak? Oczywiście profile przycięcia są deklarowane na etapie tworzenia kształtownika czy wpisywania go do Content Center. Tam mogę zadeklarować jakieś własne profile przycinania, ale tutaj dla osób, które nie mają zadeklarowanych takich profili przycięcia, jest możliwość tak naprawdę poprzez określenie wymiarami zadeklarowanie takiego własnego profilu przycięcia, który też tutaj będzie nam w jakiś sposób jak najbardziej działał. Promień zaokrąglenia sobie wpiszmy jedyneczka, odstęp. Tutaj damy sobie 3 mm i odstęp sobie damy tutaj 2 mm. Ok, taki customowy profil przycięcia dla kształtownika może być jak najbardziej określony.
Ewentualnie możecie Państwo zadeklarować swoje własne. Oczywiście zaletą też paneli jest to, że nie muszę tego okna zamykać, zastosuję taki profil przycięcia i analogicznie mogę go wykonać dla tego drugiego, dla drugiego elementu. To ma być narzędzie przycięcia. OK. Dobrze. Może wstawię jeszcze, czy może wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Na chwilkę może usunę ten element z tej strony. Zmiana, która także pojawiła się w generatorze konstrukcji ramowej, dotyczy narzędzia ponownego użycia. Narzędzie ponowne użycie działa teraz w sposób taki, nazwijmy to, troszkę bardziej inteligentny, czyli jeżeli wybiorę profil, który ma być ponownie używany, to teraz mogę złapać w ramkę cały zarys mojego szkieletu i w miejscach, w których długość linii będzie zgodna z długością linii elementu bazowego, nastąpi automatyczne wstawienie takiego profilu. Więc tutaj widzimy, że bez konieczności zastanawiania się, czy aby na pewno dany profil będzie pasował do tego samego miejsca, szybko wykonuje ponowne użycie, wskazuje profil źródłowy, w ramkę łapie cały zarys mojego szkieletu i w liniach, w których, które odpowiadają długości linii prowadzącej tego elementu pierwotnego, w sposób automatyczny taki element jest wstawiany. Więc też taka funkcjonalność, która ma na celu przyspieszyć proces projektowania, generowania takiej właśnie konstrukcji ramowej. OK. Jeszcze jedna może rzecz, ale nim to zrobimy, wejdźmy może sobie tutaj, czy zapiszmy zmiany w naszym złożeniu. Wygaszę może te elementy. I w tym złożeniu określę może, przejdę do zestawienia komponentów i określę jeden z elementów jako, a nawet jest określony, jeden z tych elementów jest określony, jest to tutaj ta kosteczka, jest on określony jako referencja. Może zmienię także jeszcze dla jakiegoś innego elementu troszkę większego, żeby to było lepiej widoczne. Zmienię go też tutaj jako referencję. Zapiszę zmiany w moim złożeniu. Wykonam z niego rzut na dokumentacji płaskiej. Do tej pory elementy referencyjne, jak widzimy tutaj, były określane taką linią przerywaną. Teraz jak najbardziej jestem w stanie decydować o tym, jaki będzie tryb wyświetlania dla modelów referencyjnych, dla części, które mają w swojej strukturze zestawienia komponentów określony status jako referencje. Czy będą to po prostu same krawędzie, czy krawędzie samej części, czy też w ogóle mogą być, że tak powiem, wyłączone. Więc takie podstawowe zmiany dotyczące elementów referencyjnych także można jak najbardziej tutaj sobie zadeklarować, zmienić to, żeby te elementy były widoczne w jakiś inny sposób. Oczywiście, jeżeli będzie tutaj włączony styl wizualny, choćby nawet cieniowany, to tam pojawią się też dodatkowe opcje jeszcze przy możliwości deklaracji tego stylu dla elementów referencyjnych. Czyli widzimy, o, jednak się nie pojawił. Przepraszam, myślałem, że jeszcze będę miał możliwość wyboru ich jako elementy cieniowane, ale takowej funkcjonalności nie ma. Prawdopodobnie będzie to narzędzie także rozbudowywane
To jest taki początek i w rzeczywistości jest ta możliwość. O, chodzi, bo teraz już się pojawiło, tak? Jest. Właśnie tak miałem wrażenie, że były wcześniej jako modele cieniowane także dostępne. Gdzieś jakiś chochlik się wkradł i przez chwilę nie było tych opcji dodatkowych widać, ale jak najbardziej także takie elementy referencyjne mogą być cieniowane. Z kolei jeszcze jedna taka ciekawa rzecz w sumie, która wcześniej była no rzeczywiście dużym problemem. Teraz myślę, fajnie, że zostało to naprawione. Może włączymy sobie linie środkowe dla naszych elementów. Wcześniej, jeżeli wstawialiśmy wymiar dla elementu, który jest tak naprawdę elementem cylindrycznym, ale wstawialiśmy wymiar liniowy, to tutaj nie pojawiał się znak właśnie czy wymiar średnicy, tylko pojawiał się zwykły po prostu wymiar liniowy. Teraz program rozpoznaje elementy cylindryczne i w łatwy, szybki sposób jesteśmy w stanie właśnie wstawiać takie wymiary średnicy dla elementów cylindrycznych na dokumentacji płaskiej. Wcześniej to było dość złośliwe, bo trzeba było zmieniać styl wyświetlania jako wymiar średnicy, wymiar liniowy, skrócony wymiar liniowy średnicy. Teraz już to jest rozpoznawane w sposób automatyczny. A tu akurat nie jest element cylindryczny, więc jest to zwykłe krawędzie. Więc to jest taka mała, drobna nowość, która no, też ma troszkę na celu oszczędzić naszego czasu. Jeszcze jedna fajna rzecz się pojawiła, możliwość deklaracji. Może wstawimy sobie jeszcze dla, może tak, wrócimy do tego złożenia. Okay. Może jeszcze jakiś tam rzut jeden wykonamy. Można tutaj umieścić przykładową listę części. No może ze struktury zrobię. Okej, listę części troszkę rozciągniemy, żeby nie była aż tak, żeby nam tak dużo miejsca nie zajmowała. O co chodzi? Pojawiła się możliwość. Pojawiła się możliwość deklaracji. Strasznie to duże. Jeszcze raz. Dobrze, no już niech zostanie taka. To będzie tylko przykład oczywiście. Pojawiła się możliwość deklarowania własnych arkuszy, w których po pierwotnym rozmieszczeniu rzutów i deklaracji wszelakiego rodzaju tabliczek opisów, taki arkusz mogę po prostu sobie zadeklarować jako format, tak? I ten format mogę, czy taki plik mogę zapisać sobie jako szablon, dzięki czemu później wstawiając na ten format, czy wybierając ten format dla innej części, czy innego złożenia, w sposób automatyczny zostaną zdefiniowane te trzy rzuty oraz lista części. Czyli jest to pewnego rodzaju proces automatyzacji, nazwijmy sobie go może pokaz. Jest to proces pewnego rodzaju automatyzacji tworzenia dokumentacji. Jeżeli sobie wybiorę, powiedzmy, ten mój nowy format, wskażę jakieś złożenie, które w rzeczywistości chciałbym, aby było umieszczone na takim formacie, może wybiorę choćby nawet to,
to na nowym arkuszu w sposób automatyczny zostaną wygenerowane trzy rzuty dla tego złożenia oraz lista części. Ciekawe narzędzie. Oczywiście każde złożenie jest inne i prawdopodobnie jakieś małe poprawki będą konieczne, choćby zmiana wielkości listy części czy jej położenia, ale jak widzimy, także takie trzy rzuty w tej samej orientacji oraz lista części dla tego złożenia została zadeklarowana. Przy zadeklarowaniu czy stworzeniu właśnie takich formatów mogę sobie sporo czasu zaoszczędzić przy tworzeniu dokumentacji płaskiej. Chyba z takich najważniejszych funkcjonalności to by było na tyle. Oczywiście w wersjach kropkowych pojawią się kolejne udoskonalenia, ale myślę, że to są takie najważniejsze, o których warto wspomnieć.